almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Witam, moi drodzy państwo, czekałem na państwa, naprawdę czekałem, trochę się naczekałem, to muszę przyznać. No co, po tytule pewnie już państwo zdają sobie sprawę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na końcu naszej historii, naszej podróży. Moi drodzy państwo, nie znajdujemy się tu przypadkowo. Bo ile państwo pamiętają, dokładnie w tym miejscu, mniej więcej rok czasu temu, rozpoczął się pierwszy vlog, który dotyczył inwigilacji i inżynierii społecznej. Piękna łuna zachodzącego słońca. Jeżeli kamerzysta przybliży na X3 Scope ASOC, to zauważymy tutaj, oprócz mojego dymu papierosowego, piękny komin żoliboszki, żoliborski. To jest on jest piękny. Proszę zrozumieć mnie jasno i wnikliwie, moi drodzy, kochany mój. Rozpoczęliśmy rok temu. Niestety, kończymy. Kończymy rok później. Nie powiem, bawiłem się z państwem świetnie. Bawiłem się wybornie. Tyle, ile mogłem wypić browarów i wyjarać przy was, to mało kto wypił. Kiedykolwiek na nagraniach na YouTubie. No i prawda, jak rozpoczął się pierwszy vlog? Tym, że wynurzałem się z tego bagna. Powiedzą państwo, Lisu, ale to bagno kurwa wyschło. Tak, owszem, ono wyschło. Ale tam dalej nie wyschło. Nie wyschło. Jest takie same, tylko go nie widać, bo są chaszcze. A ja nie chcę swojego kamerzysty narażać, żeby utonął wraz ze mną. Do tego. W tą ostatnią już podróż będę musiał się udać bez państwa. Nawet bez swojego kamerzysty. Będę musiał się tam udać sam. Zanim to się jednak stanie, chciałbym państwu serdecznie, najserdeczniej i najcieplej podziękować, że państwo ze mną byli na przestrzeni tych wszystkich 20, tak naprawdę jeden vlogów, bo część była dwuczłonowa. Pierwszy się nie liczył, bo był takim prologiem. Natomiast ten również się nie liczy, bo ja tu nie gadam o żadnej popkulturze ani nic w tych rzeczach. Tylko gadam o zakończeniu, o pożegnaniu, prawda? Cholera. I tak, moi drodzy państwo,
ostatnia spowiedź, można by powiedzieć. Niech Państwo wszystko to, co powiedziałem, wezmą sobie szczerze do serca, bo wyssane to z pizdy nie było, mogą mi Państwo wierzyć. Na rzetelnie sprawdzałem każdą informację, którą Państwu przekazywałem na przestrzeni tego roku. Opowiedziałem o wszystkim. O inwigilacji, o młodzieży, o systemie edukacji, o iluminatach, o finansjerze, o tym, że młodzież to depile. Znaczy, ja nie opowiedziałem w sumie. Nie no, o wszystkim opowiedziałem, tak. Dlatego, moi drodzy Państwo, no, spytają Państwo, dlaczego zamykam kanał, dlaczego to już, dlaczego odchodzę. Wynurzając się po raz pierwszy z tego bagna, wiedziałem, już na początku wiedziałem, ale nie chciałem Państwa deprymować, że kiedyś, w tym wypadku za rok, jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem, będę musiał znowu udać się w otchłanie piekielne podziemia, nocosfery. Nie powiem. Mam tam trochę spraw do załatwienia, trzeba wyjaśniać paru skurwysynów, którzy pod moją nieobecność zaczęli się ciskać za bardzo w świecie podziemia. No i tak. Obowiązki wzywają. Muszę iść. Szlugę spalę, dopijam browara. Szlugi zostawiam kamerzyście, ponieważ po drugiej stronie mi się już nie przydadzą. I moi drodzy Państwo, aspiruję o jedno, o trzeźwe myślenie. O trzeźwe myślenie, o, jak to mówią herbaciarze, question everything, prawda? Żebyście Państwo po prostu kwestionowali wszystko, żebyście Państwo nie wierzyli telewizji, żebyście nie wierzyli żadnej partii rządzącej, ponieważ żadna partia rządząca obecnie, tak jak i w kraju, tak jak i na świecie, nie przedstawia żadnych cholera wartości poza władzą, pieniędzmi i karierą. Żebyście żyli Państwo po swojemu, według Państwa uznania, i proszę pamiętać, że alkohol i papierosy są jedynym lekarstwem na duszę. No i moje vlogi, więc jak Państwo poczują się gorzej, poczują się bardziej zdeprymowani, wpadną Państwo w Creepy Depression, to wiedzą Państwo, gdzie szukać mojego kanału, moje filmiki zostaną. Nawet Akta 2 ich kurwa nie usunęło, za bardzo się mnie bali. Zdaję sobie z tego sprawę. Tak na zakończenie Państwu powiem. Tajemnicy troszeczkę po cichu, ale... Usunięto ostatnio na YouTubie 17 tysięcy... komentarzy to w ogóle z parę milionów usunęli. 17 tysięcy kanałów na YouTubie zostało usuniętych. Mnie nie usunęli. Oni mnie nie usuną, oni się boją. Tak. No cóż, jeszcze wyczo? Rano. Kurwa. Na drogę. I mój kanał pozostawiam mojemu wiernemu kamerzyście Andrzejowi Ziejkowi, którego pozdrawiam serdecznie. No i moi drodzy Państwo, tak jak mówię, wszystko ma swój początek i ma swój koniec. Dlatego też dziękuję jeszcze raz Państwu serdecznie, że byli Państwo ze mną i żegnam się, także... Możemy się już nie zobaczyć i pewnie się nie zobaczymy, dlatego do zobaczenia, czołem i szerokiej drogi.